Hejo, witam Was serdecznie na tej egzotycznej pogawędce numer 55 już. Dzisiaj sobie pogadamy o gardenii. Pogadamy sobie, jak tu do mnie dołączycie. O, cześć, są Kuba i Asia, bardzo fajnie, bo właśnie też miałam okazję z nimi się zobaczyć na gardenii, a nawet porozmawiać dosyć długi kawałek czasu o ogrodach ekologicznych, który to był podany jako główny temat tych targów, także możecie też pod tym kątem tutaj wysłuchiwać tych moich podsumowań. Bardzo fajnie, że zagłosowaliście właśnie tak, że wrzuciliście mi w okienko takie prośby, żeby o tej gardenii poopowiadać. Fajnie, że się tu zbieracie. Możecie mi jeszcze potwierdzić tylko tak pro forma, czy mnie widać i czy mnie słychać. O, jest i Archie też był na gardenii, też mieliśmy okazję zbić piąteczkę. Więc jak mi krótko dacie tylko znać, czy z Fonią i z Widzią wszystko w porządku, to mogę przejść do rzeczy i będę miała dla Was od razu drugie pytanie. Mam nadzieję, że też będziecie chcieli odpowiedzieć, bo nie będzie wcale trudne. A poczekam jeszcze. Chyba mnie słychać, skoro się witacie i nie piszecie, że coś nie gra. Dobrze, to nie ma co przedłużać. Moim pytaniem jest takie pytanie, czy mieliście okazję kiedyś być na gardenii albo też na innych targach branży ogrodniczej, na targach roślinnych. Mam na myśli takie targi, które są zorganizowane, które odbywają się jeden cały dzień albo kilka dni pod rząd i mogą to być targi w Polsce albo za granicą. Jeśli mieliście okazję na takich targach już kiedyś być, to napiszcie albo po prostu tak, albo możecie napisać, co to były za targi, gdzie to było. Tak po prostu, żebym wiedziała, na ile też Wam opowiadać o takich rzeczach, które dla osób, które były już na targach, są dość oczywiste, ale dla osób, które się zastanawiają, czy warto w ogóle na takie coś się wybrać, jako taka osoba po prostu prywatna, która lubi rośliny, to też będzie mi łatwiej Wam właśnie na to odpowiedzieć. Więc możecie napisać tak albo nie, czy byliście kiedyś na targach ogrodniczych. Moje to były akurat teraz trzecie bądź czwarte targi w Polsce, a zaczynam od targów wiele, wiele lat temu w Niemczech, w Essen. Jurutko nie, no to już mamy jedną osobę, która nie miała okazji. Zaczynam od targów w Niemczech i to były największe targi w Europie, a Archie był, dokładnie, z Archiem się też na, przepraszam, na targach poznaliśmy dawno temu, a właśnie Kuba i Joasia są regularnie na gardenii i na zieleni to życie. No więc fajnie, bo mamy tutaj w takim razie miks osób, więc powiem Wam może, czym te targi są. Generalnie targi gardenia to są targi, które w tym roku odbyły się, jak dobrze sprawdziłam, po raz 16. Przyznam Wam, że szukałam co nieco informacji o historii tych targów. Kiedy były po raz pierwszy, może jak to wtedy wyglądało. Natomiast w sieci nic niestety nie udało mi się na ten temat znaleźć, ale drogą dedukcji, kiedy zobaczyłam, że są po raz 16, to jak sądzę, odbywały się co roku w Poznaniu i one się odbywają na takiej dużej przestrzeni, można powiedzieć, w takich salach targowych, międzynarodowych targów poznańskich. Tam jest rewelacyjny dojazd tak naprawdę, bo one się znajdują, te budynki, zaraz naprzeciwko dworca PKP, więc naprawdę skomunikowanie z różnych innych miejscowości w Polsce jest bardzo spoko. A drugim dużym plusem tej lokalizacji targów jest to, że 500 metrów dalej jest palmiarnia poznańska. Więc jeśli się zastanawiacie, to może od tego zacznę, jeśli się zastanawiacie, czy na takie targi warto jechać jako taka osoba prywatna, to myślę sobie, że warto, ale pod warunkiem, że jeszcze sobie jakąś agendę do tego dodacie, na przykład palmiarnię, albo na przykład spacer po Poznaniu, albo na przykład spotkanie z jakimiś znajomymi. Już Wam też powiem, dlaczego tak sądzę. Jeszcze może na start właśnie dodam, że te targi były trochę inaczej wyglądały niż zwykle, dlatego że po pierwsze zwykle targi gardenia odbywają się wiosną, w marcu,
czyli na starcie sezonu ogrodniczego, można powiedzieć. W tym roku wyjątkowo, no właśnie z różnych względów i politycznych, i różnych innych, przesunięte zostały, jak sądzę, na ten czas właśnie późno już jesienny. I ma to swoje plusy i minusy. I myślę, że też z tego powodu w tym roku targi odbywały się tylko na dwóch takich dużych halach. Pamiętam, że kiedyś było to nawet pięć takich hal. To są naprawdę duże, duże przestrzenie. Jeśli mieliście okazję oglądać moje stories, to pokazywałam tam też takie ujęcia z góry. To była na przykład taka jedna hala. Nawet nie wiem, ile tam się mogło wystawców zmieścić, ale sporo. O Arci pisze, że też właśnie w poprzednim roku były w listopadzie. I tak właśnie do tego też zmierzam. Tutaj Kuba i Joasia podpowiadają, bo targi generalnie te trwały 3 dni, ale pierwsze 2 dni były dla profesjonalistów i dopiero ostatni dzień był dniem otwartym, na który każdy z Was może sobie po prostu kupić bilet i wtedy przyjść na te targi jako odwiedzający. I w tym ostatnim dniu też, który jest po prostu dla wszystkich gości, dla każdego chętnego, odbywa się sprzedaż. Te różne produkty, które są możliwe do zakupu na miejscu, w tym dniu tylko można kupić, czyli jeśli jesteście profesjonalistą, tak jak na przykład ja z branży właśnie takiej, z branży ogrodniczej, a nie tylko hobbystą, no to na przykład w pierwsze 2 dni, gdybyście chcieli na jakimś stoisku kupić sobie roślinkę, no to nie było niestety takiej możliwości. Także to też jest coś, o czym myślę warto wiedzieć. W każdym razie, jeśli chodzi o ten ostatni dzień targów, on jest właśnie otwarty dla wszystkich. I teraz tak, dlaczego powiedziałam, że warto się na takie targi wybrać, ale moim zdaniem warto, żeby mieć agendę, dlatego że ja mam teraz takie osobiste wrażenie, ponieważ byłam na tych targach 3 dni, dlatego że w 2 dni uczestniczyłam w panelach, jednym właśnie dla profesjonalistów i w drugim u Kuby i u Joasi ze Zrób to z nami online dla hobbystów, już dla wszystkich, na temat roślin do ogrodu egzotycznego akurat sobie rozmawialiśmy. Mam wrażenie, że faktycznie gdybym tam była 3 dni od początku do końca na samych targach, no to później jakby za bardzo już nie ma co robić, dlatego że no to było ograniczone przestrzenie, były te dwie hale. Można było tam faktycznie spędzić trochę czasu, żeby sobie właśnie pochodzić między tymi stoiskami, porozmawiać z tymi wystawcami, którzy tam byli, popytać ich, napić się kawy, bo tam też to, co uważam, że jest fajne na tych targach, to można na terenie samych targów, w środku, w tych halach, usiąść sobie na krzesłach przy stole, zamówić jakieś ciastko, były też rogale marcińskie, zamówić sobie kawę, ta kawa była też bardzo w porządku. Można też zamówić sobie jedzenie na zasadzie jakiegoś makaronu, jakichś kotletów i tak dalej, także też ta strona gastronomiczna tam jest zapewniona. Natomiast dlatego, że tych stanowisk było nie aż tak dużo jak na 3 dni chodzenia, to myślę sobie, że warto mieć agendę. I to, co jeszcze możecie wziąć pod uwagę, właśnie jeśli jesteście hobbystami i chcecie tam jechać, w zasadzie możecie tam jechać na ten jeden dzień, to myślę sobie, że wyprawa z jakiegoś miejsca w Polsce, które wymaga właśnie dostania się do Poznania, które wymaga opłaty biletu i które może wymagać opłacenia jakiegoś noclegu, no to przyznam, że może niekoniecznie dla samych stoisk i pospacerowania tymi stoiskami i porozglądania się między nimi jest to gra warta świeczki, dlatego że na samych tych stoiskach możecie znaleźć różne osoby, dużo tych osób, dużo stoisk było ładnych. Były też stoiska takie sobie, które po prostu były, bo były. Ale były tam też osoby, które chciały rozmawiać z tymi, którzy pytali, którzy byli zainteresowani. To myślę, że było w większości, ale znalazły się też takie osoby, które gdzieś tam podpytywane o jakieś ich produkty po prostu powiedziały: proszę sobie wejść na stronę internetową i poczytać. Więc
Tak sobie myślę, jeśli ktoś po prostu szuka czegoś konkretnego do ogrodu i myśli sobie, że pojedzie teraz na targi takie ogrodnicze i tam znajdzie po prostu mnóstwo, przepraszam, mnóstwo inspiracji, mnóstwo różnych ciekawych rozwiązań, ciekawych rzeczy z podkreśleniem słowa mnóstwo, no to myślę, że niekoniecznie, no to już prędzej myślę, że taki dobry research w internecie czy jakieś przeglądanie Instagrama może równie dobrze się sprawdzić tak naprawdę. Wiadomo, że wtedy tego personalnego kontaktu z tymi osobami tam nie załapiemy, ale no właśnie, ale zależy nam też, czy mamy taki budżet, żeby po prostu się przespacerować i pooglądać, co tam jest. Więc jeśli tylko z takiej ciekawości byście jechali, no to warto właśnie jeszcze wtedy dołączyć do tego spacer po palmiarni, która jest rewelacyjna, albo gdzieś tam jeszcze właśnie, teraz akurat Poznań się bardzo mocno remontuje, ale my na przykład wyskoczyłyśmy, zdaje się, że drugiego dnia, albo pierwszego, nie pamiętam, na wystawę do Centrum Kultury Zamek, jak dobrze pamiętam, tak, Centrum Kultury Zamek, które też jest raptem kilkanaście kroków, znaczy nie no, kawałek, mały spacer trzeba zrobić z targów, ale jest to zupełnie, zupełnie blisko i tam była na przykład wystawa grafik impresjonistów francuskich, więc można też to było zobaczyć. No i właśnie, i to jest to, co właśnie tutaj teraz piszą Kuba i Joasia. Zawsze was obojga wymieniam, bo nie wiem nigdy, kto stoi akurat na sterach na kanale. W każdym razie dokładnie. Same targi, okej. Nie jest to nic, co by było jakimś super wielkim szałem, natomiast ludzie, którzy są na tych targach i których może już gdzieś kojarzycie albo z którymi byście się chcieli poznać, to jest dla mnie najmocniejsza karta przetargowa albo karta targowa, która przemawia za tym, żeby się jednak wybrać. Bo to, co jako doświadczenie wam już mogę powiedzieć, kiedy pierwszy raz pojechałam na targi, czy na Gardenie, czy na Zieleń to Życie, i to były jakieś lata, no nie wiem, 2014, 2015, tutaj też może Archie pamięta, kiedy myśmy się tam spotkali, to od tamtego momentu te kontakty, które tam zostały nawiązane, ja do tej pory wiele z nich utrzymuję, z wielu z nich korzystam na tej zasadzie, że w różnych tematach mogę do różnych osób się zgłosić i pielęgnuję te kontakty i to jest naprawdę coś, co jest świetną taką świetnym celem, żeby jechać tak naprawdę na targi. Bo tak jak wam mówię, jeśli chodzi o te różne takie inspiracje do ogrodu, co mogę zrobić z deszczówką, albo co mogę, nie wiem, jak mogę zaprojektować podjazd, żeby na przykład nie płacić tego podatku od betonu, czy jak on tam się nazywa, czy od deszczu, no to takie rzeczy też znajdziecie w internecie. I po samo to, no nie do końca jestem przekonana, żeby warto było się wybierać na zasadzie właśnie kupuję bilet na pociąg, kupuję nocleg i jadę tylko na targi. Dlatego wam tak mówię naokoło właśnie, żeby sobie jeszcze coś, czy tam właśnie kulturoznawczego, miastoznawczego, jakieś kulinaria możecie poznać, czy właśnie gdzieś tam do znajomych jechać, albo jechać właśnie z taką myślą, i ja z taką myślą też jechałam, żeby się spotkać z osobami, które już znam, porozmawiać z nimi na żywo, bo to jest zawsze naprawdę dużo, dużo inny poziom takiego rozwijania relacji niż jak z kimś gadamy po prostu w direct messages na Instagramie, czy nawet jakimiś tam głosowymi wiadomościami się porozumiewamy. No i poznania tych osób, które znam już gdzieś tam z Instagrama, ale nie miałam nigdy okazji właśnie spotkać się z nimi osobiście. I naprawdę, jeśli chodzi o te rozmowy z ludźmi i spotkania, to tak nas, całą naszą grupę, bo akurat mieszkałyśmy z piątką dziewczyn, razem u Joasi i u Roberta w Jaszkowie w pięknej drewnianej zagrodzie, więc też wam serdecznie polecam drewniana zagroda w Jaszkowie, jeśli chcecie jakiś fajny nocleg z kominkiem
sobie na takie na przykład targi, czy na wypad gdzieś tam po Wielkopolsce zorganizować, to możecie sobie zaklepać tą miejscówkę. No i właśnie ta dobra energia od ludzi, to jest to, co było najlepszego tak naprawdę w tych targach. No właśnie, Arci pisze, że dawno, no tak dawno, że nawet nie pamiętamy, kiedy to było. W każdym razie widzicie, do teraz mamy taki kontakt, mogliśmy go odnowić właśnie na tych targach. Także były tam różne bardzo ciekawe firmy. Tak jak Wam mówię, jeśli mam porównać te targi, na których byłam gdzieś tam dawno temu w Niemczech i targi w Polsce, no to jest to zupełnie, zupełnie inny kaliber, inny rozmach, inny poziom komplikacji, bym powiedziała, w takim pozytywnym sensie, bo tam naprawdę co rusz szczęka mogła opadać, mnóstwo roślin, mnóstwo maszyn, mnóstwo donic, ziemi, no naprawdę dlatego też, że to jest międzynarodowe tam w tych Niemczech, to ilość różnych ciekawych rzeczy naprawdę była powalająca i można było szczękę zbierać z podłogi. Tutaj to było mocno, mocno okrojone. Nadal myślę, że jeszcze niektóre firmy nie myślą tak bardzo o takiej okazji, jaką jest spotkanie potencjalnych klientów na targach i wykorzystanie tej okazji. Czyli po pierwsze, żeby zainteresować tym stoiskiem, i żeby samo to stoisko jakoś tam przyciągało uwagę spośród różnych innych stoisk, no a później, żeby z tym klientem też chętnie porozmawiać, bo to też niestety nie było oczywiste. No ale myślę sobie, że skoro i wy tu jesteście i gdzieś tam my też w internecie ogrodniczo działamy, to że to się będzie wszystko zmieniać na plus pod kątem tego właśnie, żeby to też dla takich zainteresowanych osób, które mają ogrody, żeby to też było jak najłatwiej, jak najlepiej do strawienia, do przedstawienia i wtedy korzystają na tym nie tylko właśnie ci odbiorcy końcowi, ale też organizatorzy targów, korzystają ci wystawcy, a chodzi o to, żeby też każdy był zadowolony. Więc ja sobie jeszcze popatrzę, bo zapisałam sobie tutaj, co mi się podobało i chciałabym Wam to powiedzieć, a potem Wam powiem o trzech rzeczach, które uważam, że były słabe. I jeśli byliście, bo w Archie Joasia też byli z Kubą na targach, to możecie, albo jak ktoś jeszcze był, to możecie mi dać znać, czy też mieliście podobne odczucia. Więc to, co mi się tam podobało, to, że oprócz tych stanowisk z różnymi tam ogrodniczymi wystawcami, rzeczami, że były też takie strefy właśnie prelekcji, strefy warsztatów. Było to bardzo fajne właśnie w tym sensie, że też można było uczestniczyć w różnych dyskusjach. Te dyskusje były transmitowane na Facebooku i nawet jeśli teraz macie ochotę sobie niektórych posłuchać, to na przykład możecie sobie wejść chociażby na fanpage Bez Ogródka czy fanpage Zrób to z nami online i tam na przykład rozmowy z tego Speaker's Corner, gdzie też miałam okazję uczestniczyć, możecie sobie posłuchać. Więc chodzi mi o to, że nie tylko przedstawienie produktów, ale też jakieś rozmowy już tam się zaczynały, jakieś dyskusje, jakieś prelekcje, można się było czegoś nauczyć albo sobie poszerzyć na przykład trochę horyzonty. Fajna była organizacja parkingu, no to jest taka praktyczna rzecz, ale myślę, że też jeśli ktoś wybiera się samochodem, to warto wiedzieć. Chodzi o to, że kupowało się bilet albo na miejscu, albo wcześniej i na miejscu były osoby, które wskazywały, układały po prostu te samochody i nie trzeba było się tam głowić, gdzie tu mogę stanąć, gdzie nie, po prostu bardzo to sprawnie wszystko szło. No i plus jeszcze też taki, tak jak Wam mówiłam, że jest naprawdę bliziutko do palmiarni, raptem 500 metrów, przechodzi się przez ulicę w zasadzie i to już. A to, co było słabe, najsłabszym dla mnie punktem tego, i powiem Wam, że byłam bardzo zdziwiona, bo targi Gardenia to są jednak targi prestiżowe, wieloletnie, z tradycją, więc najsłabszym punktem było to, że tego ostatniego dnia, czyli dnia otwartego, który był dniem dla wszystkich gości zainteresowanych, już krótko po godzinie 14 niektórzy wystawcy zaczęli zwijać manatki.
I to było na zasadzie, że zaczęli rozbierać swoje stoiska, gdzieś tam pojawiły się pierwsze jakieś paleciaki, zaczęli przewozić te rzeczy gdzieś do wyjścia, podczas gdy właśnie osoby, które chciały odwiedzać stoiska, no musiały między nimi manewrować, no i było widać trochę taki popłoch, o co chodzi. Nawet też do mnie pisaliście, że czuliście się trochę jak intruzi. Nie przeszliście na ostatni gwizdek, bo targi trwały, jak dobrze pamiętam, do 17, a już tutaj się te osoby zwijały, więc to dla mnie akurat jest dość słabe i powiem Wam, że na targach, na których ja kiedyś się wystawiałam, to były targi u dziewczyn tutaj w Krakowie, na przykład Pura Vida Festival, to ja miałam w kontrakcie wpisane, że do momentu, kiedy nie zakończą się targi, ja nie mogę zwinąć swojego stanowiska i dla mnie to było zupełnie ok, bardzo sensowne i bardzo takie fair play wobec tych osób, które kupią bilet, czy tam po prostu przyjdą na te targi, widzą na ulotce w internecie, że te targi są od tej do tej, no i będą widziały, że tam faktycznie coś się dzieje, a nie, że już się wszystko kończy. Więc to dla mnie było coś takiego właśnie, co no poczułam taki zgrzyt. Uważam, że można by to było organizacyjnie po prostu zawrzeć jako punkt w aneksie do umowy z wystawcami i że odbiór byłby dużo, dużo, dużo lepszy. Naprawdę było widać, że ludzie tak chodzili, patrzyli, o co chodzi, w ogóle nie wiedzieli, czy mają sami już wychodzić, a dopiero co weszli. Możecie się domyślić, że nie było to przyjemne. No druga rzecz to byli wystawcy, którzy tam chyba się trochę znaleźli za karę i nie mieli ochoty na żadnego rodzaju rozmowy, na pytania odpowiadali, proszę sobie poczytać w internecie, no to też się domyślacie, że to nie jest przyjemne, w każdym razie tak, to jest taka moja obserwacja, było parę takich miejsc, a to co mnie osobiście jakby no było dla mnie kłopotliwe i myślę, że mogłabym jeszcze bardziej skorzystać na tych targach, gdyby po prostu na stronie internetowej w jakiś inny sposób był podany harmonogram tych różnych prelekcji. Dlatego, że ja sobie bardzo chciałam, ja wiedziałam, że mam napięty grafik, dlatego, że właśnie uczestniczyłam też w tych prelekcjach, musiałam sama dojechać samochodem z Jaszkowa godzinę około czasu do Poznania, gdzieś tam jeszcze biorąc pod uwagę ewentualnie jakiś ruch na drodze i tak dalej, jakieś warunki pogodowe. Chciałam też w różnych tych prelekcjach uczestniczyć, bo spis wydał się bardzo ciekawy, no ale właśnie, dlatego, że były różne te strefy, te spisy, żeby dostać się do rozpiski na każdy dzień, co się działo, no to trzeba było osobno wejść w dzień, później w strefę i później w rozpiskę tej strefy, a tego naprawdę było sporo pod każdym dniem i po prostu no nie przebrnęłam przez to, żeby jakoś to porozpisywać, żeby się w tym połapać na tej zasadzie, o której godzinie, gdzie mogę iść, co mnie interesuje, bo było tego dużo i nie było to podane, po prostu z lotu ptaka. Tak sobie wyobrażam, że gdyby to wyglądało po prostu jak kalendarz zaznaczony z miejscami, co gdzie się dzieje, o której godzinie, to można by było popatrzeć, co się gdzie nakłada, można by było sobie popatrzeć, od której do której mam czas, gdzie mogę iść, nawet sobie fajnie pozaznaczać, wiecie, na zasadzie jakimś markerem. Więc no tutaj mi zabrakło takiego przyjaznego odbiorcy podania tego harmonogramu, a powiem Wam też, że uważam, że też ten speaker's corner mógł być bardziej zaopiekowany, w tym sensie, że nawet nie było tam widać informacji, z kim będą rozmowy, o której dokładnie z kim, jakie będą tematy poruszone z danym rozmówcą. Sprawdzałam dzisiaj, nadal tego tam nie ma, tych informacji. Jest informacja o moderatorach. Jest informacja o tym, że cała Gardenia odbywa się pod hasłem ekologiczny ogród. No ale właśnie tyle, co dziewczyny z Bez Ogródka, czy tu ekipa Zrób to z nami online, na własną rękę dali informację, co o której będzie w tym Speaker's Corner, gdzie byli moderatorami, no to można było się zorientować i zdecydować, czy nas to interesuje, czy nie. No a ze strony Gardenii jednak tego też mi trochę brakło.
Także tak, to sobie tutaj zapisałam. Generalnie, jeśli nigdy w życiu nie byliście na takich targach, to też myślę, że tak kulturoznawczo jest to ciekawe do zobaczenia, no ale właśnie jakbyście się wybierali gdzieś tam z drugiego końca Polski, no to bym sobie coś jeszcze tam do tego dopisała, żebyście nie mieli takiego niedosytu. Jeśli chodzi o rośliny egzotyczne, to ogrodowych w zasadzie nie było wcale. Tutaj widzę duży, duży potencjał dla wszystkich sprzedawców. No sama jestem sprzedawcą bambusów, ale już jestem w zasadzie po sezonie, nie za bardzo miałabym tam co pokazywać, bo ja mam prawie wszystkie sadzonki już sprzedane. Co innego, gdyby to było właśnie może na wiosnę. Jeśli chodzi o rośliny do domu, to były dwa stanowiska, które pamiętam. Takie bardzo zielone. Jedno mi się bardzo podobało, nazywają się chyba Flora Silesia. Ja ich oznaczałam, ale to jest nowa firma, więc jeszcze mi się nie ułożyła jej nazwa w głowie. Mieli całkiem fajne palmy domowe, natomiast też dość kosztowne. Tak jak patrzyłam, cykasy też były dość kosztowne. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to były ceny jakieś tam na targi, czy po prostu mają to tak wycenione. No ale też w tych warunkach geopolitycznych, ekonomicznych, no to ceny różnych rzeczy też mogą się inaczej kształtować, także ewentualnie możecie sobie ich wygooglować i sprawdzić, bo mieli bardzo ładne, zdrowe palmy w różnych, różne gatunki tych palm domowych, więc może Was to zainteresuje. Okej, no to dobra, jak macie jakieś pytania, to jeszcze tutaj 4 minutki posiedzę i chętnie odpowiem, a tak to za chwilkę się zawijam, bo o 20 śmigam na sesję pytań i odpowiedzi do projektantów z Bez Ogródka, do Akademii Zielony Bootcamp i będziemy sobie tam właśnie o egzotykach w projektach rozmawiać. No a tutaj możecie właśnie, jak macie jakieś pytania odnośnie gardenii, to piszcie. Ja jeszcze zobaczę tylko, co tu Archie pisał. Oprócz spraw biznesowych targi stawiają też na szkolenia, sztuka miejska lub trzeci raz arena krajobrazu. Oprócz tego panele dyskusyjne i pokazy florystyczne. O, właśnie fajnie, że Arci mówisz, bo faktycznie pokazy florystyczne też tam były i to były takie naprawdę fikuśne rzeczy tam pokazywane. No ale właśnie mnie było się trudno już później połapać na samej tej stronie internetowej, co, gdzie, jak, kiedy. Więc myślę sobie, że gdyby ktoś z gardenii może to obejrzał, to mógłby kilka wniosków fajnych wyciągnąć, bo to nie są trudne rzeczy jakby do zrobienia, do poprawy, by o tym pomyśleć, a myślę sobie, że mogłoby to na różnych obszarach właśnie ułatwić, uprzyjemnić, umilić ten pobyt na targach i to mogłoby później w taką fajną reklamą się odbijać z roku na rok. Wiecie, o co chodzi. Taka reklama polecenia z ust do ust to zawsze najlepiej działa, więc jak ktoś byłby zachwycony targami i mówił dookoła, że po prostu nawet na same targi warto przejechać te, ile ja tam miałam, 300-400 kilometrów, to myślę, że to by była najlepsza taka laurka. Dobra, bardzo trafne spostrzeżenia, cieszę się. Fajnie właśnie, że mogłam Wam tu poopowiadać, bo mi się też pewne rzeczy dzięki temu właśnie w głowie poukładały. O, ja Asia jeszcze pisze, warto choć raz wybrać się na gardenie, czy zrób to z nami, czy zieleń to życie, żeby wyrobić sobie zdanie. Pobyt co roku to może być za nudne. To myślę, że też się zgadzam. Chyba, że właśnie widzimy się z tymi osobami albo z nowymi osobami, mamy okazję się poznać, to wtedy co roku może też być ciekawie. Dobra, fajnie, bardzo Wam dziękuję dzisiaj za udział. Nawet sporo Was tu było i ten temat Was, widzę, zaciekawił. Nagranie zobaczycie oczywiście też na YouTubie i będzie na Instagramie zapisane, a za tydzień się widzimy z gościem, o którym niebawem będzie dane więcej znać. Dobra, już jestem zmęczona, ta składnia mi nie wyszła, ale tym niemniej serdecznie Was pozdrawiam, życzę dobrego wieczoru i do zobaczenia za tydzień, we wtorek o 19 na Instagramie. Hejo!